Cześć, nazywam się Kuba, witam Cię w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie kontynuacja bardziej ruchowa tego, co zrobiła Basia na pierwszym materiale, w którym robiła większość roboty na stole, głównie na bliźnie, na głowie. Będziemy się poruszać w konflikcie panewkowo-udowym, więc chcemy ten temat bardziej ugryźć. Tutaj było też dużo pracy pod kątem stopy i kolana, a dokładniej do większego wyprostowania tego kolana, więc tutaj ten temat przerobiliśmy sobie poza filmem. Dzisiaj skupimy się na pracy na biodrze i jak faktycznie włączyć tę pracę ruchową do naszej praktyki w gabinecie. Zrobimy sobie proste testy. Chcemy sprawdzić, jak działa chociażby pośladek, zginacze bioder i rotatory zewnętrzne i wewnętrzne. I sprawdzimy sobie to w ten sposób. Damy sobie tutaj opór, trzymamy pozycję. Noga nam kiepsko trzyma. Sprawimy, zanim sobie zobaczymy, co nam to poprawi realnie. Zobaczymy sobie, jak wyglądają pośladki. Chociażby z tej strony trzymamy. OK. Trzymamy. Tu jest w miarę OK. Prawa strona bardzo dobrze działa, lewa też gdzieś tam sobie na wakacje nam uciekła. Sprawdźmy, jak wygląda temat zginaczy mięśnia lędźwiowego. OK. Niezbyt rewelacyjnie trzymamy. I dwie strony nam niezbyt dobrze działają. Teraz zobaczymy sobie, czy samoistne scentrowanie tutaj naszej miednicy w którąś ze stron będzie dla nas bardzo korzystnie wpływać na napięcie. Więc chciałbym, żebyś sobie tutaj zrobił tyło pochylenie miednicy, więc tak jakbyś chciał zawinąć sobie ogonek w ten sposób. Nie tak jak teraz sobie to zrobiłeś. Super, zagnij kolanko. I teraz trzymaj pozycję. I powoduje to, że faktycznie rotatory sobie działają dobrze. Ale nie tylko rotatory dla nas są ważne. Będzie dla nas ważny cały obszar obręczy miednicy. Więc fajnie byłoby sobie też się tym zająć w tej pozycji. Tak? Czyli damy sobie znowu pośladek, tyło pochylenie miednicy. Trzymamy i pośladek zaczyna nam pracować. Fajnie. Mam nadzieję, że zginacze też. Trzymaj sobie tyło pochylenie. Trzymaj. Działają. Druga strona. Trzymaj. I super nam działają, więc dla nas jest to bardzo dobry znak, że będziemy sobie w tej pozycji zaczynać naszą pracę w odbudowie siły i stabilizacji i kontroli w całym stawie biodrowym, lewym jak i prawym. Więc tak naprawdę przejdziemy sobie teraz do pracy typowo ruchowej, więc wracamy za sekundkę. Tak jak przed chwilą widzieliśmy u Kuby, mięsień pośladkowy średni był wyhamowany, więc chcemy sobie go zaktywizować. Ale że ustawienie bioderka miało znaczenie pod tym, czy będzie on bardziej aktywny, czy mniej, no to będziemy sobie chcieli go ustawić właśnie w tyło pochyleniu miednicy, tak? Czyli chcemy sobie zawinąć ją w ten sposób. To nie jest strategia, która będzie u każdego. Akurat u Kuby było tak, że w tej pozycji było lepiej, ale u innego pacjenta może być to w przeciwnej, tak? Czyli w przodu pochyleniu miednicy może być ten pośladkowy średni bardziej aktywny. Więc to jest tak naprawdę zależne od pacjenta. Ale docelowo chcemy większość później ćwiczeń przepracować w pozycji neutralnej dla naszej miednicy. Więc jeśli chcemy zaktywizować sobie i przepracować ten pośladkowy średni, użyjemy sobie do tego prostego ćwiczonka, tak zwanej deski bokiem. Wyjdziemy sobie tutaj do góry. W pozycji neutralnej biodra Kuba nie będzie zbyt dobrze pracował na pośladku, więc teraz sobie damy zawinięcie i teraz ten pośladek będzie faktycznie bardziej aktywny i bardziej będzie skłonny do tego, żeby u Kuby pracować. I taką pozycję przytrzymalibyśmy sobie około 30 sekund w trzech seriach. Oczywiście jeśli już pracujemy nad jedną stroną, to fajnie byłoby też wdrożyć to na drugą stronę. Tylko na potrzeby materiału dzisiaj robimy sobie tylko jedną stronę, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej można byłoby przetorować ruchowo tutaj problem z biodrem. Więc taką pozycję sobie trzymamy, odkładamy. Dobra, Kuba, powiedz, co czułeś mniej więcej, jak robiłeś to ćwiczonko? Czy bardziej gdzieś tam tułów, czy faktycznie ten pośladek troszkę tam gdzieś sobie zapracował? Pośladek. Okej, świetnie. No i jakby to jest nasz cel, Kuba właśnie poczuł pośladek w tym ćwiczeniu. Prawdopodobnie gdybyśmy ustawili go w pozycji wypięcia, ten pośladek pracowałby znacznie gorzej. Więc to jest coś, co chcemy tutaj jak najbardziej wdrożyć. No i jakby kolejnym etapem byśmy chcieli po prostu zrobić tak, żeby już po przykładowo tygodniu, wychodził nam do planka bokiem, ale już w pozycji neutralnej dla naszego biodra. I tą pozycję też sobie mniej więcej około 30 sekund trzymał. I gdyby to okazało się już bardzo proste znowu po tygodniu, no to trzecim kolejnym etapem mogłoby być po prostu uniesienie drugiej nogi do góry i pracowanie po prostu nogą w ten sposób, że idziemy w dół
i wracamy do góry, tak? I to by mogło być już dla nas trzy etapy pracy i wychodzimy wtedy, już możesz sobie położyć, i wtedy wychodzimy od tej pozycji naszej tyłopochylenia, przechodzimy do neutralnej i w neutralnej już pracujemy, więc to byłoby nasz cel, który chcemy osiągnąć w pracy na pośladku. Ale zostało nam jeszcze rotatory do przepracowania, więc na tym skupimy się w kolejnym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie, które sobie wykorzystamy, jest tak zwanym hip airplane. Chcemy sobie wykorzystać tutaj stabilizację na stawie biodrowym, jak i troszkę rotacji wewnętrznej, zewnętrznej. Fajnie będzie tutaj oddziaływać nam przy okazji na pracę już rotatorów, a przy konflikcie udowopanowkowym jest to bardzo ważny element, żeby zadbać o te rotatory. Więc to ćwiczenie idealnie się sprawdzi na początek. Przejdziemy sobie do troszkę trudniejszej wersji, później Wam pokażę delikatnie łatwą, bo Kuba sobie z tym da radę. Czyli unosimy sobie nogę z tyłu, nasz ciężar ciała jest na tej z przodu. Tutaj staramy się zachować jedną linię. Otwieramy sobie bioderko, mówimy sobie dzień dobry. Noga na ziemi utrzymuje stabilność. Hop, wracamy do pozycji, próbujemy się zamknąć i robimy sobie do widzenia, tak? I znowu otwieramy biodro. Hop, super. Tutaj wszystko idzie jednocześnie, tak? Staramy się nie wyprzedzać klatką piersiową, nie wyprzedzać nogą, tylko wszystko idzie cały czas równocześnie. I gdyby na początku komuś nie szło z tą nogą w górze, bo tak się też często może zdarzyć, możemy tą nogę z tyłu śmiało sobie po prostu położyć na palcach, żeby się czuć bardziej stabilnie i znowu Kuba robi to samo, co przed chwilą, tylko teraz z nogą na ziemi. Tak? Czyli jakby teraz ta noga z przodu będzie się czuła stabilniej, będzie się czuła bardziej komfortowo i można śmiało wtedy na niej pracować. I przez najbliższy tydzień możemy sobie zrobić taką pracę, później z uniesieniem nogi do góry i to już był dla nas fajny element do pracy nad stabilizacją stawu biodrowego i nad stożkami rotatorów. Jesteśmy już po ćwiczeniach, sprawdzimy sobie, jak teraz nasze testy będą się tutaj klarować. Daj mi tutaj, Kuba, proszę opór. Hop. Ładnie pozycję trzyma, biodro i miednica jest neutralnie, co najważniejsze, bo wtedy nam w neutralnej pozycji nam nie działało. Musieliśmy sobie ją delikatnie zawinąć, przejść do tyłu pochylenia, a teraz dzięki temu mamy wszystko już w pełni działające. Sprawdźmy sobie, jak wygląda sprawa na pośladku. Trzymamy, pośladek sobie super fajnie pracuje. Sprawdźmy zginacze, hop, ładnie trzymają, drugi pięknie wszystko trzyma, tak? Więc jakby temat tutaj pod kątem biodra jest bardzo ważny, żeby przepracować ruchowo. Szczególnie skupi się na stożku rotatorów biodra, ponieważ to one będą bardzo odpowiedzialne za stabilizację i za centralizację tego całego miejsca, jeśli chodzi o staw biodrowy. I tak wygląda między innymi właśnie praca ruchowa pod tym kątem. Dziękujemy za obejrzenie naszych materiałów dotyczących pracy z pacjentem z konfliktem udowopanowkowym. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak pracować z takim pacjentem, przygotowaliśmy dla Was szkolenie dla neuroprojektu jako szkolenie online. Link znajdziecie w opisie tego filmiku. Do zobaczenia. Cześć.